Dobrze, przyjaciele, mamy dzisiaj drugi temat. Chcę mówić o krzyżu. Ewangelia Mateusza 24:1-2. Mateusz 24:1-2. A gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie Jego, aby mu pokazać zabudowania świątyni. A on odpowiadając rzekł do nich: czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. Oni pokazują mu świątynię. Uczniowie mówią do niego: zobacz, Panie, jakie to wielkie, jakie to zacne. 70 lat to budowano. Co tutaj widać? To prorocza zapowiedź krzyża. Jego odpowiedź jest proroczą zapowiedzią krzyża. Świątynia jest symbolem tamtejszego stanu rzeczywistości. Ona stanowi centrum życia. A Jezus mówi tak: zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tu kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. To prorocza zapowiedź krzyża. Nie pozostanie tu kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. Czym się zajmuje krzyż? O co chodzi z krzyżem? Krzyż zajmuje się niszczeniem. Niszczeniem. On ma zniszczyć. Krzyż to narzędzie śmierci. Ja często już śmieję się, jak ludzie noszą krzyże. Czy mi nie przeszkadza, ktoś krzyż nosi, to jest jego rzecz. Natomiast ja mówię to samo, żeby sobie krzesło elektryczne zawiesił na szyi. Ja bym nie chodził z krzesłem elektrycznym na szyi. Nie mam takiej przyjemności. Ale chcesz to nosić, to nie ma znaczenia. Natomiast krzyż to nie jest symbol życia. Krzyż to jest symbol śmierci. Jeżeli już mówimy o symbolice, chociaż ona niewiele znaczy, ale jest to symbol śmierci. Krzyż zajmuje się niszczeniem. Greckie słowo przetłumaczone jako krzyż to stavros, czy też stauros, zależy jak w których przekładach. Ale to słowo nie oznacza tego, co nam się kojarzy z krzyżem, tylko to słowo oznacza zaostrzony na końcu długi, na około 3,5 metra kołek. Palisadowy. Wiecie, czym była palisada? Palisada to był płot zbudowany wokół jakiegoś miasta czy wioski, czy też osady jakiejś. Złożony z zaostrzonych kołków, połączonych ze sobą linami. Celem palisady była ochrona miasta przed wrogiem. Zaostrzone kołki były po to, że gdy ktoś chciał się dostać do miasta, to dotykając ostrych kołków, ranił się, a częstokroć ginął na tych kołkach. A więc słowo stawros oznacza oddzielenie się palisadą z ostrych kołków od reszty świata. Czym jest krzyż? Krzyż to symbol absolutnej śmierci starego człowieka. On zamyka temat starego człowieka. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, od 35 do 39, mówi tak: bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synów z jej teściową, synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami, tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego.
kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto nie bierze krzyża swego i nie idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto stara się zachować życie swoje, straci je. A kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie. Są takie nauczania, które mówią, że brać swój krzyż, to znaczy cierpieć przez biedę, chorobę, problemy różnego rodzaju. Czy też oznacza walkę z grzechem. Ludzie mówią, każdy ma swój krzyż. Biorę swój krzyż i idę ze swoim krzyżem. Ale to słowo tego nie mówi. Cały czas użyte tu jest słowo stawros. Kto bierze swój stawros i idzie za mną. Czy też kto nie bierze swojego stawros i nie idzie za mną, nie może być uczniem moim. Krzyż oznacza śmierć. Śmierć dla diabła, śmierć dla świata, śmierć dla grzechu i śmierć starej natury. Oto krzyż to symbol śmierci. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję nie ja. Krótko powiedziawszy, diable, żyję nie ja. Świecie, żyję nie ja. Grzech, żyję nie ja. Choroba, żyję nie ja. Bieda, żyję nie ja. Ale żyje we mnie Chrystus. To jest krzyż. Jestem głęboko świadomy tego, że zostałem ukrzyżowany wraz z Chrystusem. Wraz z Chrystusem. Jest jeden sposób, żeby się uratować przed niedźwiedziem gryzny. Trzeba paść na ziemię, udawać nieżywego i się zesrać w słowo. Tego uczą na szkołach przetrwania. Tylko takich osób nie ruszy gryzli. Śmierdzącego trupa. Każdą inną postać, która by chciała powalczyć z gryzli, gryzli natychmiast zabije. To jedno z najniebezpieczniejszych stworzeń chodzących po ziemi. Baribara! Jesteś w stanie wystraszyć. Taki jest Baribar. Stanie przed Baribarem i jesteś w stanie go wystraszyć. Przemóc go. Ale nie gryzli. Niech cię ręka boska broni, walczy z gryzli. Bo on cię zniszczy. Musisz udać śmierdzącego trupa. Diabeł jest jak gryzli. Świat jest jak gryzli. Grzech jest jak gryzli. Krzyż to nie walka. Krzyż to śmierć. Chrześcijanin, który walczy z grzechem, walczy z diabłem, walczy ze światem, to chrześcijanin skazany na porażkę. Chrześcijanin, który walczy z chorobą, z biedą, to chrześcijanin jest skazany na porażkę. Dlatego chrześcijanie, którzy trwają w systemie przeciwstawiania się, ustawicznego przeciwstawiania się, przyjmują postawę obrony, tak? Bardzo cierpią. Jest im trudno. Chodzą w obciążeniach, w załamaniach i przegrywają. Czy ty w ogóle wiesz, co to znaczy walczyć z diabłem? Wiesz, co to jest diabeł? Diabeł to jest 100% intelekt. A ty używasz swojego mózgu w 6-10%. Czysty intelekt. Jak chcesz z nim porozmawiać? Powiem więcej. Jest tutaj parę milionów lat na tej ziemi. Zna twój rys genetyczny, tak? Aż do czasu Adama. Na poziomie intelektualnym to jest postać nie do zwyciężenia.
To jest niemożliwe. Nie można też walczyć z grzechem, z pożądliwościami. Rozumiecie? Miałem kiedyś problemy z pornografią. Już długo po moim nawróceniu miałem problemy z pornografią. Nie potrafiłem sobie z tą pornografią poradzić. I z czasem, jak wzrastałem w Chrystusie, Duch Święty do mnie powiedział: nie możesz sobie poradzić z pornografią, bo chcesz sobie poradzić. Aha, mówię, to ja nie wiedziałem, Panie. To co ja mam zrobić? Albo to będzie nic, nie? To sobie włączyłem pornografię. No, żeby Bóg powiedział, żeby nic nie robić, to sobie obejrzę coś na RedTubie. Tak? I po raz pierwszy włączyłem sobie film pornograficzny. Tak? I zacząłem się modlić w innych językach. Na ludzie. I wiecie co? Nic. Zobaczyłem, że to mnie nie rusza. Więc wyłączyłem. Bo po co mam bezsensownie to oglądać? Benny Hinn z tego czasu bardzo chciał być potężnym mężem Bożym. Więc biegał z konferencji na konferencję. Przede wszystkim był wielkim fanatykiem Catherine Kuhlman. Jeździł na jej spotkania. Zawsze był pierwszy w kolejce, bo na spotkania Catherine Kuhlman często było trzeba o 6 rano już stanąć, żeby się dostać i być w pierwszych rzędach. Więc on zawsze był i był tam w tamtym czasie też taki jeden usługujący. Był bardzo malutki i posiadał niesamowity przepływ Boży. Nazywano go Pan Zielonoświątkowiec. Był to starszy facet pod 70, który robił konferencje, który robił spotkanie ewangelizacyjne i uzdrawiał chorych. I Benny Hinn również ścigał jego po całych Stanach, gdzie było to możliwe, bo koniecznie chciał, żeby on na niego położył ręce i udzielił mu ze swojego namaszczenia. I któregoś, w jakimś czasie, on miał kilkudniowy cykl spotkań w jakimś miejscu w Stanach i Benny Hinn bardzo się dokładnie przyglądał, którędy on wychodzi. I on wychodził tylnym wyjściem, takimi korytarzami z tego w ogóle budynku, bo wiedział, że z przodu wszyscy będą chcieli, żeby na nich ręce kładł. Więc on wychodził tylnym. I Benny Hinn złapał go w tym korytarzu. Podbiegł do niego i powiedział, mówi: bracie, połóż na mnie ręce. Udziel mi tego, co jest złożone przez Boga na tobie. A on do niego podszedł, tak go pchnął na ścianę i mówi: czego chcesz? Tak naprawdę. On mówi: powiedz mi, co mam robić. Pan Zielonoświątkowiec do niego powiedział: pamiętaj, przede wszystkim przestań się starać. Najpierw. A drugi wielki mąż Boży na łożu śmierci, Oral Roberts, powiedział do Benny Hinna, który był przy jego śmierci: i nigdy się nie bój. Zawsze ryzyko. I te dwie zasady zaczęły towarzyszyć służbie Benny Hinna przez całe życie. Postanowił nigdy się nie starać i zawsze ryzykować. Krzyż to narzędzie śmierci. Krzyż uwalnia człowieka od starania się o własny sukces. Krzyż jest wejściem w system łaski. Brać swój krzyż codzienny, to znaczy uwalniać śmierć, czyli Boży sąd, diabła, system tego świata, grzech i flashbacki starej natury, które pozostały w naszych duszach. To uwalniać śmierć, proklamować tą śmierć. Oto żyję już ja, oto żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Jestem nowym stworzeniem. Kiedy przychodzi do mnie diabeł, pierwszą rzeczą, którą otrzymuję, pierwszą informacją, to jest to, że nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Ja naprawdę jestem tego pewny. Nigdy nie widziałem Jezusa, nigdy nie czytałem opisu Jezusa, który się rozchorował. Nigdy nie przeczytałem w Ewangeliach, żeby miał problemy finansowe. Nigdy nie przeczytałem, żeby był załamany. Oto siedział Jezus załamany pod drzewem sykamory.
Staliście kiedyś takie coś? Miał depresję. Było mu naprawdę ciężko. Nie mógł sobie poradzić ze swoimi emocjami. I pytał, ojcze, gdzie jesteś? Nie ma takich zapisów w Piśmie Świętym, tak? Bo Jezus taki nie był. Rozumiecie? Był normalny. Jezus rozumiał, czym jest funkcjonowanie w łasce, bo sam w niej chodził. On wiedział, że jest proroczą informacją tego, co niebawem się stanie. Szedł na krzyż i przez 3,5 roku poprzez swoje zachowania proroczo informował o tym, czym ten krzyż jest. Uwalniał sąd w diabła. Uwalniał sąd w grzech. Niektórzy w ogóle myślą, że Jezus to była taka postać, że nigdy nikt go tam nie kusiło, nigdy nic tam nie miał. Miał. Ostatnio w internecie zamieściłem takie zdjęcie i napisałem, że główne prawdy wiary, Jezus miał jaja. Niektórzy myślą, że nie miał. To była taka świętobliwa postać. On był normalny. 30-letni facet z wysokim testosteronem. Rozumiecie? Normalny. Był głodny, odczuwał popęd seksualny. Rozumiecie? Chciał mieć różne rzeczy. Był normalny. To jest zatrważające dla religii, że Jezus był normalny. Ale on był człowiekiem, tak zwany wyrzekł się bóstwa na czas przebywania na ziemi. Był zupełnie człowiekiem. Jezus nie różnił się niczym od odrodzonego z Bożego Ducha człowieka wypełnionego Duchem Świętym. Wyrzekł się bóstwa. On nie miał szczególnych objawień. On był normalnym charyzmatykiem. Normalnym charyzmatykiem. Zwykły charyzmatyk. On nie był szczególny. Nie był. Teologia z niego zrobiła szczególną osobę. Rozumiecie mnie? To jest bardzo ważne, żebyście mnie zrozumieli teraz. To teologia zrobiła z niego kogoś szczególnego. Jeżeli Jezus by miał cokolwiek innego niż ty i ja, rozumiesz? W swojej psychofizyczności, tak? To nie byłby dla nas wzorem do naśladowania, bo zawsze byśmy mogli powiedzieć, no tak, Jezusowi się udało, bo on miał to coś. Ja tego czegoś nie mam, to jestem na straszonej pozycji. On po prostu nigdy nie upadł. A zgadnijcie, dlaczego Jezus nigdy nie upadł. Dlatego, że Jezus rozumiał, co to znaczy oddzielić się. On wiedział. On używał mocy Świętego Ducha, aby wziąć autorytet nad diabłem, demonami, grzechem. Rozumiecie to? On wziął autorytet. Autorytet. On zarządził. Jezus nie rozchorował się dlatego, bo on nie chorował. Jezus się nie rozchorował przez wiarę nigdy. Jezus miał pieniądze nie dlatego, że mu skapywało z nieba, tylko dlatego, że zorganizował sobie zespół finansujący. Przede wszystkim z kobiet, co było ciekawe. W ogóle nie przeszkadzało mu, że babeczki mu przynosiły pieniądze. Niektóre podpierały swoim mężom, na przykład jak Joanna. Rozumiecie? On był normalny. On funkcjonował w świętości za pomocą proroczej informacji o krzyżu, a potem poszedł na krzyż i dał nam wszystko na tacy. I powiedział tak, jeżeli będziecie stosowali mój krzyż w waszym życiu, zły nie może was tknąć. Przeciwstawicie się diabłu, przeciwstawicie się grzechowi, przeciwstawicie się flashbackom starej natury, przeciwstawicie się światu. Dlaczego? Dlatego, że moc mojego krzyża będzie przez Świętego Ducha w waszym życiu 24 godziny na dobę. Zadacie śmierć temu, co chciałoby zabić was. Weź sobie największą pokusę, jaką miałeś w życiu. Weź sobie tą pokusę, którą miałeś. Spójrz, co ci się by stało, gdybyś nie uległ tej pokusie.
Jest w ogóle ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o narkomanów. Jeszcze się nie zdarzyło, żeby narkoman od niebrania umarł. Nie ma precedensu. Od brania tak. Od brania to umarł nie jeden, nie? Ale od niebrania nie umarł. Tak samo od niegrzeszenia jeszcze nikt nie umarł. Jeszcze się nie zdarzyło takie co? Że ktoś nie uległ pokusie i coś mu się stało. Nie ma takiej historii w ogóle. Wiecie czemu ulegaliśmy pokusom? Dlatego ulegaliśmy pokusom, ponieważ nie oddzielaliśmy się palisadą od tych pokus. Otwieraliśmy wejście. Miałem znajomego, obecnie już nie żyje. Stary recydywista. Kuty na cztery nogi. Tyle razy, ile udało mu się wyjść z więzień, to jest szok. Siedział już nie wiem, który raz w więzieniu, miał wtedy wyrok 12 lat. Pojechał do sztubu, takiego więzienia na recydywistę. W tym czasie dyrektor sztubu robił remont w tym więzieniu. I zatrudniał więźniów do tego remontu. Były to już obecne czasy, to był rok tam 2000 któryś. No i to już nie było jak za czasów komuny. To się brało więźnia i więzień był prywatną własnością. Dzisiaj, żeby zatrudnić więźnia w więzieniu, to trzeba z niego zapłacić ZUS, trzeba odprowadzić podateczek, bo więzień to jest normalna postać. No ale dyrektor więzienia robił oszczędności. Do budowy więzienia brał więźniów, dawał im, każdemu z nich codziennie, paczkę papierosów, tak? I kawę. On tak płacił więźniom. I mój kolega poszedł do wychowawcy i mówi: panie wychowawco, też bym poszedł do tej roboty. To bym się poruszał trochę zawsze. Dobra, nie ma problemu. I oni go wzięli do tej pracy. I Zbyszek poszedł na budowę. I tego dnia, co był na budowie, prowadził sobie taczkę na takim pierwszym piętrze budowanym świeżo. I tutaj był taki spadek, mniej więcej około tam 2 metrów i była deska i trzeba było przejechać na drugą stronę. I Zbyszek sobie wjechał na tą deskę, rozejrzał się dokładnie, a po czym razem z tą taczką spadł na dół. I dobrze się potłukł. Zrobił to celowo. Zabrano go do szpitala. Do szpitala, no do takiego ambulatorium. Zbyszek dobrze potłuczony. Tam opatrzyli mu trochę rany, bo sobie rękę wybił, takie rzeczy. I już tego dnia nie poszedł do pracy, wrócił do celi, żeby odpocząć. A rano się wystawia listy, wszelkie pisma do dyrektora i tak dalej, takie rzeczy. I rano przy apelu te rzeczy zabiera oddziałowy. Tak? Zaczyna się jakby procedura wdrażania. Jest kartka włożona w drzwi. I w tej kartce jest list do Centralnego Zarządu Zakładów Karnych. Skarga na dyrektora Zakładu Karnego w Sztumie. Zbyszek wystawia bez koperty, oficjalnie, i mówi jeszcze do oddziałowego: ja bym chciał, żeby pan mi tutaj zwrotkę dał, że to zostało przyjęte jako list polecony i tak dalej. W ciągu pół godziny Zbyszek jest wezwany do dyrektora na dywanik, tylko dyrektor do pracy przyszedł. Zbyszek miał na nazwisko Koza. Dyrektor mówi: co ty robisz, Koza? Co to jest? A on mówi: panie dyrektorze, no skarga na pana. Jaka skarga? No jaka skarga? No nielegalnie pan mnie zatrudnił. Uległ dodatku wypadkowi, jestem nieubezpieczony. I w ogóle chciałem zgłosić przestępstwo. A on mówi: czy ty jesteś normalny? Wziąłem cię do pracy, żebyś mógł się rozruszać, żebyś nie siedział w celi, ja ci dobrze tu robię. A mówi: panie dyrektorze, no prawo jest prawem. No. Bądźmy racjonalistami. Dyrektor kazał wyjść funkcjonariuszowi: czego chcesz, Koza? A Zbyszek mówi: 8 godzin przepustki. Ja potrzebuję tylko tyle, żeby pan mi uchylił furteczkę. I tyle się widzimy. On mówi: to jest szantaż. A Zbyszek mówi: jak pan uważa? Przez kilka lat się ukrywał.
potrzebuje tylko tyle wyjść. Małej szpary między palisadą. Jest cwany. Dlatego nazwany jest kłamcą i ojcem kłamstwa. I jeżeli będziesz miał dziury w krzyżu, to on przyjdzie do twojego życia. Jeżeli pozostawisz jakikolwiek element ze sfery demonicznej, światowej czy grzesznej bez umartwienia, to on przyjdzie. On potrzebuje małe wejście. To nie muszą być wielkie sprawy. Jezus mówi, kto nie bierze swego krzyża, czyli kto się nie oddziela, tak? Ten będzie miał poważne problemy. Nie może być uczniem moim. Czy ja go nie mogę uczyć, on się nie nadaje. Czytajmy 2 Koryntian 5:17. 2 Koryntian 5:17. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Jesteś nowym stworzeniem. Narodziłeś się z Boga i nic nie łączy cię z grzechem, światem, diabłem i starą naturą. Nie masz starej natury. Stara natura umarła, została przybita do krzyża. Świat został przybity do krzyża. Rozumiesz? Diabeł nie może cię tknąć, jeżeli wiesz o tym, że jesteś nowym stworzeniem, że jesteś martwy. Ty musisz to wiedzieć. Ty musisz to wiedzieć. Ty musisz być absolutnie o tym przekonany. Pamiętajcie, każdy z nas wie, że jest narodzony z Bożego Ducha. Ty to wiesz. Tylko chodzi o to, jak głęboko ty to przeżywasz. Jaka jest głębia tego zjawiska. Czy ty w nocy, o północy jesteś w stanie być obudzony i na pytanie, kto ty jesteś, ty powiesz, jestem królem. Nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. To jest brać swój krzyż. Do tego prowadzi krzyż. Ta głęboka świadomość oddzielenia. I znowu wracam do tematu emocji i myśli. Nie mają z tym nic wspólnego. Ludzie tutaj mówią, ty nie wiesz, co ja mam w głowie. Ja mówię, i dobrze, ja nie chcę wiedzieć, co ty masz w głowie. Ty masz tam takie kongo, że nie pytam nawet. Ale co mnie to obchodzi? Ludzie przychodzą do mnie i mówią tak, pastorze, ja się modlę i mi w głowie filmy pornograficzne przychodzą, co mam robić? Ja mówię, módl się dalej. A panu to nie przeszkadza? Ja mówię, no wiesz. A co panu do twojego umysłu? A to demoniczne. Ja mówię, człowieku, weź się módl. Ale to mam w głowie. Rozumiesz, o co chodzi? Bo on myśli, że on, że to ma w głowie, to to w ogóle w jakikolwiek sposób wpływa na pana. Przecież ty jesteś z Panem jednym duchem, a nie jedną myślą. Jeżeli nie przerwiesz, jeżeli będziesz parł, to te rzeczy przestaną działać. One się wykończą. Jeżeli przestaniesz to karmić swoją uwagą, wiesz, dlaczego diabeł może funkcjonować w życiu człowieka? Bo człowiek go karmi swoją uwagą. Zwraca na niego uwagę. Och, jakie straszne rzeczy mam w głowie. Jak ja się strasznie czuję. Ja się w ogóle nie czuję jak nowe stworzenie. A jak się czujesz, powiedz mi? No czuję się... No czuję się tak... Tak jak stare stworzenie. No wiele stare przeminęło, to wszystko jest... Ale tak nie czuję. Ja mówię, to wyrwij ten list do Koryntian i sobie dupę podetrzyj. Zrób to nareszcie, zrób to, zrób to, zrób to. Zrób papier toaletowy z drugiego listu do Koryntian, no zrób. Pójdź za ciosem. Potwierdź swoje niedowiarstwo raz na zawsze. Uznaj, że to kłamstwo. Bo ty się tak czujesz. Co mnie obchodzi, jak ty się czujesz? Co to mnie obchodzi w ogóle? Jak to słowo mówi, jesteś nowym stworzeniem. Stare przeminęło, to wszystko jest nowe. Jestem nowym stworzeniem. Nowym stworzeniem. Nowym stworzeniem. Nowym stworzeniem. Jestem zdrowy, jestem silny, jestem mądry, jestem zdecydowany. Jestem nowym stworzeniem. Jestem Chrystusem w ciele.
Wiem, kim jestem. Nie czuję, kim jestem. Nie myślę, kim jestem. Ja wiem, kim jestem. Tak działa krzyż. Brać swój krzyż to trwać w głębokiej świadomości śmierci starego człowieka. Nie żyję dla ciebie, diable. Zamknij mordę. Fon! Córka nasza miała trzeci migdał. Dusiła się. Do tego miała stwierdzoną astmę i alergię. Alergię, jasne. Alergię czwartego jakiegoś stopnia, najgorszą. Na wszystko uczulona praktycznie. Dusiła się. Modliliśmy się. Przekleliśmy ten migdał. Moja żona jeszcze wtedy była w takim miejscu, że zdecydowała, że trzeba robić zabieg. Zabieg nas kosztował chyba ze 2000. Ja mówię, dobrze. Chcesz robić zabieg, rób zabieg. Pojechała z nią na zabieg. Ja wtedy miałem usługi. Dzwoni do mnie po zabiegu. Mówi, już w domu jesteśmy. Ja mówię, a co się stało, że tak szybko? Bo tam potem miała też kilka godzin, chyba 6 godzin zostać. No tam miała na miejscu być. Bo tam krwawienia, bo to bardzo krwawa operacja. Znaczy zabieg bardzo krwawy. A okazuje się, że jakieś 40 minut po zabiegu przyszedł lekarz. I mówi, może pani jechać z córką do domu. Agata mówi do mnie przez telefon, no więc ja mu powiedziałam, jak pani doktorze, przecież tutaj mogę być do 6 godzin, chcę zostać, wolę zostać. A lekarz mówi, panią, ja 20 parę lat usuwam, mówi, trzecie migdały. To, co miała pani córka, było martwe. Jeszcze 2 tygodnie by to pomknęło. Kropla krwi jej nie poleciała. Sara wróciła do domu i zjadła słup kiełbasę. Wiecie czemu? Bo zostało to przeklęte. Jeszcze chwila. Jeszcze moment. Stuknął nas na 2000. Diabeł. Jeszcze chwila. Krzyż zawsze działa. Zawsze. Trzeba tylko to uznać. Nie podważaj tego. Żadną myślą, odczuciem i decyzją. Nie podważaj tego, że jesteś oddzielony od diabła, świata, grzechu i wszelkiej konsekwencji grzechu. Że nie jesteś starym człowiekiem. Niech żaden grzech, którego się dopuści twoja dusza, nie przemówi do ciebie wielkim głosem, że jesteś starym człowiekiem. Ponieważ żyjesz już nie ty, ale żyje w tobie Chrystus. Otóż jako nowe stworzenie przebywasz na terytorium, na którym porusza się jeszcze szatan. On działa jak prądnica dla zła. Jeżeli nie będziesz się deklarował jako nowe stworzenie, jeżeli nie będziesz uznawał swojej śmierci na krzyżu z Chrystusem, czyli nie będziesz brał swojego krzyża codziennego, to on będzie stymulował każdy problem w twoim życiu i będzie ci ciężko. Rozumiesz? Wiecie, jak działa prawo przyciągania? Jest moje nauczanie o tym, jak ktoś z was tego nie słuchał. To, o czym myślisz, przyciąga tego samego rodzaju przestrzeń do twojego życia. Gdzie to jest napisane? Głębina przyzywa głębinę. Przecież to przyjdzie do ciebie. To, czego jesteś pełen. To do ciebie przyjdzie. Jesteś pełen lęków, to spowoduje, rozumiesz, że ściągniesz do siebie jeszcze większe problemy. Moja żona całe życie bała się szczurów. Całe życie. Głosiliśmy Ewangelię w Warszawie na Starówce, na takiej wielkiej platformie na Marszu dla Jezusa pierwszym, który był w Polsce. Potem poszliśmy do KFC, do Pizza Hut na Starówce, żeby zjeść sobie obiad. Po zjedzeniu obiadu Agata poszła do toalety. I słyszę RWDZ. Wylatuje, majtki spuszczone, człowieku z tej toalety. O co chodzi? Najbardziej na świecie bała się, że siedząc na sedesie wyjdzie od spodu szczur i ją ugryzie w tyłek. Ona miała taką fobię w sobie od dziecka.
i nigdy z tej fobii nie zrezygnowała. Nigdy nie wzięła krzyża i nie oddzieliła się od tej fobii. Opowiadała później. Poczułam tylko, że coś mnie smyra w tyłek od spodu. Wstałam, zobaczyłam szczura, a przez myśl mi przeszła, ja rozumiem, przez myśl mi przebiegło słowo z księgi Hioba. I przyszło na bezbożnika tego, czego się bał. Ściągnęła to. Przez lata uwalniała system energetyczny. Rozumiesz? I ściągnęła to. Zmaterializowała szczura. Chrześcijanie są fachowcami w materializowaniu problemów do swojego życia. Dlaczego? Bo nie uznają swojej śmierci dla grzechu i walczą z grzechem. Nie uznają, że są martwi dla diabła i walczą z diabłem. Spędzają pół życia na tym, aby walczyć z pożądliwościami, aby walczyć z grzechem, aby walczyć z demonami. Mówi, tak walczę, znowu mnie demony atakują. Co mam zrobić? Nastrzyj na nie. I tyle. To zrób, to co im się należy. Olej je z góry. Z kim ty chcesz walczyć? Z czym? Co to w ogóle jest? Jesteś królem, martwym dla grzechu, niedostępnym dla diabła. Nie intrygowały was nigdy w ogóle takie słowa, zły nie może was tknąć? Sprawiedliwemu nic się nie stanie? Nie intrygowało was to? Przychodziliście problemy, kłopoty, a słowo mówiło. A patrzyłeś w te słowo, mówiłeś, Panie, mnie się to nie przydarza. Ja jestem jakiś w ogóle inny. Wszyscy mają może tak, ale ja nie mam. Nie doświadczam może tego. Wiesz, dlaczego nie doświadczałeś tego? Dlatego, że byłeś pełny czegoś innego. Głębina przyzywała głębinę. Krzyż nie stał na drodze tym rzeczom. Nie byłeś przekonany, że nie żyjesz dla tych rzeczy. Nie byłeś. Analizowałeś to, co myślisz, to, co czujesz, to, co się zdarzyło. Myślałeś o swoich upadkach, robiłeś wycieczki w przeszłość albo w przyszłość, zapominając, że przeszłość to historia, a przyszłość to tajemnica. A Bóg mówi, ja jestem dzisiaj, ja jestem Bogiem dzisiaj, nie mam mnie Bogiem, ja nie jestem Bogiem jutro. Panie, co będzie jutro? Futro. Jestem Bogiem dzisiaj. Chcesz ze mną dzisiaj coś mieć? Panie, chciałbym się dowiedzieć, co będzie jutro. A Bóg mówi, ja jestem Bogiem dzisiaj. Ustaw krzyż. Przestań myśleć o jutrze. Przestań odpatrzywać wczoraj, bo wczoraj nie ma. Jest dziś. Do tego prowadzi krzyż. Krzyż nie jest po to, żeby odganiać nim demony albo go nosić na szyję. To jest krzyż. Krzyż to jest filozofia oddzielenia. To jest głębokie zrozumienie, że żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. To jest potężny bezpiecznik dla naszego życia. My nie jesteśmy z tego świata, ludzie, rozumiecie? My nie jesteśmy stąd, my jesteśmy kosmici, my nie pochodzimy stąd, nie stąd, nie stąd. Nie jestem z Ziemi. Ale jak myślisz o sobie, że jesteś z Ziemi, jesteś przesiąknięty przeżywaniem tego, koncentrujesz się na emocjach ziemskich, no to to do ciebie przychodzi. To, o czym myślisz, to przychodzi. To, czego się boisz, to przychodzi. To, czym się troskasz, to przychodzi. To, co przeżywasz, to przychodzi. Myślcie tylko o tym, co sprawiedliwe, co czyste, ale po co chrześcijanin ma myśleć o tym, co sprawiedliwe, jak on myśli o tym, co niesprawiedliwe? Jak on mówi, żebym się nie rozchorował, żebym tylko się nie rozchorował, żebym tylko nic nie stracił, żebym tylko to. Ale on nie powie, ja wszystko mam, ja wszystko posiadam, jestem piękny, jestem cudowny, wspaniały. Nie. On spędzi życie na tym, że mówi, czego mu brak, co by chciał. Ubiera to w modlitwy, później się modli. Panie, chciałbym tego, chciałbym tego, chciałbym być taki. Chciałbym taki. Bo religia nam mówi, nie możesz inaczej. Nie możesz. Krzyż to decyzja o oddzieleniu się.
jeżeli nie decydujesz o tym, że jesteś oddzielony, nie ustanawiasz tego, nie wierzysz w to, rozumiesz, to to jest szpara dla diabła. Ty musisz być tego pewny, że jesteś oddzielony. Ty musisz wstać rano i powiedzieć, grzech mi może nie tknąć. Ja nie jestem żadnym grzesznikiem. No ja bez przesady. Ja nie jestem grzesznikiem żadnym. Ja nie jestem grzesznikiem zbawionym z łaski, ja jestem święty. Jestem święty, jestem czysty. Jestem zdrowy, jestem silny, jestem bogaty. Taki jestem, taki jestem. Dlaczego? Bo o tym mówi wymiana krzyżowa. Wiecie, czym jest wymiana krzyżowa? Całe zło należne człowiekowi z uwagi na jego grzeszność spadło na Jezusa. Aby całe dobro należne Jezusowi z uwagi na jego sprawiedliwość przypadło tym, którzy w to uwierzą. Wymiana krzyżowa. Wymiana, potężna wymiana. Jezus stał się grzechem, abyś stał się sprawiedliwością Bożą. Jezus stał się odrzucony, abyś stał się zaakceptowany. Ludzie przychodzą do mnie w odrzuceniu i mówią, co mam zrobić najpierw? Ja mówię, uwierz najpierw, że Jezus został odrzucony, abyś ty został zaakceptowany. Ale ja tak się czuję. Ja mówię, co ty z tym czuciem ciągle? No bez przerwy coś tam czujesz. No. Od razu mi wjeżdża każdy, bo ja tak czuję. Mówię, ale to nie jest kwestia tego, co czujesz. Możesz czuć się odrzucony, tak? Ale przyjąć prawdę, że nie jesteś odrzucony. To proste. To tak, to tak jest sprzeczne jest. Mówię, człowieku. Bo jest napisane, że duch i ciało działają w sprzeczności. Są sobie przeciwne, tak? To ty się dziwisz, że przeciwne rzeczy są w twoim duchu, a przeciwne w duszy? No są przeciwne. W duszy się czujesz odrzucony, tak? A prawda mówi, że nie jesteś odrzucony. A więc co masz mówić? Prawdę! Powiedz prawdę! Nie jestem odrzucony. Ja nie jestem w ogóle odrzuconym człowiekiem. Jestem wspaniałym człowiekiem. Wspaniałym! Rozumiesz? Zamiast narzekać, kobieta zamiast narzekać, że jest brzydka, powinna ustać przed lustrem i powiedzieć, Cindy Crawford to pętek przyjdzie. Taka jestem, taka jestem. Jestem super. Jestem taka laska, że po prostu szok w trankach. A nie, tego mi brak, tego, tu mam to, tu mam cycki za małe, tu mam takie, co mam zrobić? Nasrać i podrobić. Człowieku, ja nie mogę, jak ludzie bez przerwy opierają się na tym, co widzą i co czują. No. To nie jest chrześcijaństwo. To świat. To świat opiera się na tym, co widzi i czuje. Co myśli. Chrześcijanin opiera się na tym, w co wierzy. Sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, mówi Pan, a nie z widzenia, a nie z odczucia. Tak mówi Bóg i w tym jest siła. A nie czuję, nie czuję. Widzę, nie widzę. A potem się dziwią, że przychodzi diabeł i wchodzi sobie jak Pan do życia. Rozumiesz? A oni go jeszcze poważnie biorą. Ale mam opresję, pastorze. Ale ja mam opresję. Kto nawet nie wiesz, jakie mam opresję. Diabeł do mnie przychodzi. Ja mówię, ale no i co się dzieje wtedy? Co on ci tam robi? On przychodzi do mnie i on mnie tak... I to jest najlepsze. Oskarża mnie. A o co się oskarża? No tak się czuję potępiony. Ja mówię, człowieku, no ty w ogóle jesteś, ja nie wiem co ty. Tabletki ci jakieś trzeba. Przychodzi do ciebie diabeł. I on cię oskarża i ty jesteś potępiony. Tak? To tak jak coś do mnie mówisz teraz, tak? Kury Blake kiedyś powiedział fajną rzecz, mówi tak. Jak do mnie by do domu włamywacz pukał, tak? Albo nie, on nie pukał, tylko się włamywał. Ja bym się w nocy obudził, po to jak ktoś mi się włamuje do domu, tak? Ja bym nie dzwonił po policję. Ja bym zadzwonił po koronera. Zdjąłbym swoją strzelbę. A kiedy on by wszedł, tak, bym wywalił mu z dwóch rury, a karawan już by jechał. Bo takie jest prawo własności. Kto przekroczy mój próg, ten zginie. Okej? Człowiek, który rozumie, o co chodzi.
bym go sprzątnął. W imieniu Jezusa. Trudna sprawa. Co? Bóg jest za karą śmierci, nie przejmujcie się. Dlaczego? Bo w ogóle nie bierze poważnie sprawy choć śmierci. To my ludzie ją bierzemy poważnie. Tak strasznie. A śmierć! Mówił spokój, że jest to śmierć, to nie jest taki ostateczny wcale. To dopiero, dopiero później się rozgrywka zaczyna. To dopiero później się zacznie. Teraz to jest rozbiegówka dopiero. To wszyscy, a śmierć, śmierć. Człowiek tam dopiero, wiesz, jedni będą mieli lepiej niż tu mają, drodzy gorzej, rozumiesz? Ja już mówię tak, ja nie mówię śmierci, bo ja będę miał lepiej. Wiecie? No tam jak tam ktoś umiera, no to człowiek sobie przykro, no bo to był z tą osobą, wiesz o co chodzi, nie? Jakiś tam czas, no ale przecież no człowieku, i tak to narodzone z Bożego Ducha, to lepiej ma, no. Ja tutaj dalej muszę chodzić w ciele, rozumiesz, on już tam leży do góry kołami, już się cieszy. A ja tu kurczę, dalej muszę się o różne rzeczy gdzieś tam. Ja wierzę ci, muszę, on już nie musi. Ja to w innych językach mówię, diabła grobić, a tu ci leży tam w tych niebiańskich krzakach. No nic strasznego jest to śmierć, bez przesady. Jak ktoś nie chciał Jezusa, no to jego prywatna sprawa. Krzyż to decyzja. O tym, że ja się zgadzam, że jestem oddzielony. W ogóle dziś powiedz, Boże, ja jestem oddzielony od diabła, świata, śmierci, grzechu. Jestem oddzielony w ogóle od tego. To nie jest moja bajka. Nie patrzę na to, co czuję i co myślę. Ludzie, nie grzebcie w swoich głowach tyle. Nie masz co robić, kabaret moralnego niepokoju ze włącz, człowieku Roberta, i się pośmiej z tego, to fajne rzeczy gadają. A potem proszę ciebie dalej wstanie przed telewizora iść dokopać diabłu. Czego ty się skupiasz ciągle na tych myślach takich? No. O czym to myśleć ciągle? Na litość boską. Kurczę, koń ma wielki łeb, niech myśli. Kurczę, niech się martwi koń. Ty musisz zrozumieć, że ty jesteś poza tym. Dopiero wtedy zaczynasz konstruktywnie funkcjonować. Do tego jest krzyż. To za pomocą krzyża jesteś w stanie swoje życie podnieść do odpowiedniego poziomu. To za pomocą krzyża uderzasz w szatana, który uzurpuje sobie prawo do twojego życia. Za pomocą krzyża. Wykrzycz diabłu, nie masz nade mną władzy. Jesteś niczym. Kiedyś pamiętam, przyszła taka opresja na mnie i tak chodziłem z godzinę. Mówię, kurczę, nie, mówię, to jest niemożliwe, żeby tak było. Zamknąłem się w pokoju. Mówię, bydlaku, poczekaj. Wziąłem Biblię i zacząłem mu czytać Pismo Święte. Mówię, zaczniemy od Ezechiela. Przypomnę ci, jak spadłeś. Przeczytałem z Pisma diabłu w ciągu godziny wszystko, co wyczytałem na temat jego porażki. Rozumiecie? I było po opresji. Przypomniałem. Powiedziałem, pamiętasz, jak stałeś pod krzyżem Golgoty? Myślałeś, że on umarł i zgnije w piekle. Ale za trzy dni wstał z martwych. Wstał z martwych! Wyjechał stamtąd! Mówię, od czego masz śmiertelną ranę? Kto ci ją zadał? No kto? On. Jezus Chrystus, Syn żywego Boga. Uderzył cię w ciele, będąc w krainie ciemności. On cię zrani. Jesteś ranny. Jesteś sen. Po godzinie takiej rozmowy diabeł przestał mnie opresjonować. Krzyż jest jak policyjna pała, jak gaz łzawiący, jak karabin maszynowy. To jest krzyż. Rozumiesz? Codziennie używasz krzyża do egzekucji. To jest egzekucja, oddzielenie, egzekucja. Jestem oddzielony, oddzielony, oddzielony. Oddzielony. Pamiętacie, jak wam mówiłem, jak zostałem uzdrowiony z raka? Mówiłem, uzdrów mnie. On mówił, nie mogę, bo jesteś zdrowy. Jesteś zdrowy, Artur. Jesteś zdrowy. Ja mówię, panie, mam nowotwór. Nie, jesteś zdrowy. Jesteś zdrowy.
bo w moich ranach i sińcach jest Twoje uzdrowienie. Ja się zgodziłem z Nim, postawiłem krzyż, powiedziałem zaraz, ja jestem zdrowy, o co mi chodzi w ogóle? Mam skierowanie do szpitala, mam iść na jakieś w ogóle operacje, będę wiedział, zaraz, jestem zdrowy, zdrowi nie chodzą do szpitala. Chorzy chodzą, a ja jestem zdrowy. Postawiłem krzyż. Jestem uzdrowiony na krzyżu. Jezus się rozchorował tym rakiem. Diable, nie będziesz mi wmawiał, że jestem chory. I rozpoczął się proces uzdrowienia. Od czego? Od krzyża. Od tego, że ja w ogóle zdecydowanie powiedziałem, koniec, zaraz, przecież ja się w ogóle pomyliłem, jakoś się pogubiłem w tym wszystkim. W ogóle uznałem, że jestem chory. Ja? Ja jestem chory? No bez przesady. No chory to może być ktoś ze świata. A ja jestem z nieba. Słyszałeś kiedyś, żeby rak był w niebie? Święty rak. Nie ma takich rzeczy. Tam są sami święci. Słyszałeś, że bieda była w niebie? Jakieś kłopoty finansowe, krach na giełdzie? Nie ma takich świętych wcale. Krzyż to oddzielenie. Krzyż to odważne decydowanie. Ty musisz brać codziennie swój krzyż. Ty musisz wierzyć w krzyż. Ty musisz wierzyć, że jesteś oddzielony. Ty nie możesz tego podważać przez to, co się dzieje w Twoim życiu. To, co się dzieje w Twoim życiu, nie jest żadnym dowodem. Żadnym dowodem. To, co widzą Twoje oczy, to nie dowód. To, co czujesz, to nie dowód. To, co myślisz, to nie dowód. Dowodem jest to, co mówi Bóg, a nie to, co czujesz, nie to, co myślisz. To nie są żadne dowody. To nie jest materiał dowodowy. To iluzja. Diabelska iluzja. Zmaterializowana, ale iluzja. Diabeł to iluzjonista. Iluzjonista. On poprzez nasze błędy wprowadza nas w dziwne miejsca. A potem mówi, zobacz co masz. Zobacz jaki jesteś. No zobacz. No poczuj. No rozważ to teraz. Zacznij się na tym skupiać. Zacznij o tym myśleć. Rozłóż to na części pierwsze. Pomartw się teraz. A teraz idź do Twojego Boga i powiedz do Niego. Panie, pomóż mi. Uzdrów mnie. Przyjdź do mnie. Dotknij się mnie. No heja, heja. Już załatwiony jest pacjent. Już mamy połamanego, zniszczonego, religijnego chrześcijanina. Już po ptakach. Bohater poszedł z dymem. Tak. Ale kiedy ty staniesz z krzyżem w ręku i powiesz, diable, ty nie możesz mnie tknąć. On będzie uderzał w twoje emocje, a ty powiesz, nie obchodzi mnie to, co czuję. Nie obchodzi mnie ten ciąg myślowy. Nie obchodzi mnie to, co mam w ciele. Ważne jest dla mnie, co mówi Bóg. Jestem taki, jak Biblia mówi, że jestem. Mogę to, co Biblia mówi, że mogę. A nie to, co ty mi mówisz. To ty jesteś zerem, synu jutrzenki. To ty spadłeś z nieba, gwiazdo poranna. To ty leżysz w grobowcach. To ty, to z ciebie śmieją się królowie. Z ciebie. Kim jesteś? Upadły aniele. Kim jesteś? Lucyferze. Kim ty jesteś? Louis, nasz brat w Chrystusie, człowiek, który napisał opowieści z Narni, powiedział bardzo ważną rzecz. Powtórzył ją po Lutrze. Po pierwsze powiedział ją Luter, ale on ją upublicznił. Jeśli wszystko zawodzi, zacznij się z diabła śmiać, bo ten pyszny duch nienawidzi śmiechu i kiedy go bierzemy niepoważnie. On by chciał, żebyśmy wszyscy brali poważnie to, co on mówi. Każdą emocję, żebyśmy przeżywali poważnie. Każdą myśl. On tego by chciał. Rozumiesz? On tego by chciał. Dlatego ja dzisiaj chcę Cię rzucić wyzwanie, abyś
odnowił głębokie zrozumienie krzyża. Oddziel się. Zacznij wyznawać swoją śmierć na krzyżu Golgoty jako starego człowieka i zacznij ogłaszać to, że jesteś nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie. Przestań się patyczkować ze swoją duszą. Przestań się bawić tym. Weź swój krzyż, oddziel się od diabła. Decyzją o tym, że jesteś nowym stworzeniem. Oddziel się od świata. Oddziel się od flashbacków starej natury. Od tego, co tam ci podaje w ogóle diabeł, przypomina ci w ogóle i w twojej duszy się w ogóle mieli. Oddziel się. Weź swój krzyż. Weź swój krzyż. I się oddziel. Oddziel. Zbuduj potężną palisadę. A diabeł jej nie przejdzie. Nigdy. Nigdy jej nie przejdzie. Nigdy. Bez względu na to, co się będzie działo, on nie przejdzie tej palisady. Zawiśnie na niej. Rozumiesz? Zawiśnie. Zawiśnie na niej. Tyle lat działam w królestwie. Wziąłem swój krzyż w 2005 roku. I trzymam go bardzo mocno. Nigdy nie chciałem się cofnąć. Nigdy nie miałem czasu trudnej łaski. Wieku. Taka definicja jest. Nigdy takich rzeczy nie miałem. Czas trudnej łaski. Teraz przechodzę pustynię. Ja nie chodziłem nigdy po pustyni. Po pustyni oni chodzą. Gdzie jesteś? Na pustyni jesteś. Taki teraz, przechodzę teraz takie Boże wypalanie. Ja nie przechodziłem żadnego Bożego wypalania. W ogóle, co to jest? Hutnik? Powiedziałem, że Bóg to hutnik. Wziął mnie, wypala mnie teraz. On nie wypala nikogo. On nie wali takich numerów hutniczych. Nie posyła na pustynię nikogo. On mówi, wiesz, ten krzyż, oddziel się, dzieciaku, w ogóle od tego syfu, co jest wokoło ciebie. Oddziel się. Po to masz ten krzyż. Uwierz to. Cały czas kieruję was do wierzenia. Wierzenia. To jest szkoła wiary. Do wierzenia. Musisz wierzyć w te rzeczy. Nie wiedzieć nie jedynie, tylko wierzyć. Wyznawać, ogłaszać, proklamować i tak żyć. I pamiętaj teraz o bardzo ważnej rzeczy. Wiara, ona nie oczekuje efektu. Wiara nie oczekuje efektu żadnych. Wiara się nie zastanawia nad efektem. Ludzie do mnie dzwonią, mówią, pastorze, tak długo w coś wierzę i tej rzeczy nie widzę. Ja mówię, posłuchaj, gdybyś wierzył, to byś do mnie nie zadzwonił. Dowodem na to, że nie trwasz wierzę, jest twój telefon do mnie. Bo wiara jest pewnością. Czemu nie pytasz mnie na przykład, mówisz tak, pastorze, jestem mężczyzną, ale nie jestem tego pewien. Nie mówisz mi o tym. Tak? Jesteś pewny, że jesteś mężczyzną, jesteś pewny, że jesteś kobietą. Nie mówisz do mnie o rzeczach, których jesteś pewny. Mówisz do mnie o rzeczach, których jesteś niepewny, a wiara to pewność. Tak więc nie mów do mnie, że wierzysz. Przynajmniej uczciwy bądź. Zadzwoń i powiedz tak, nie wierzę. Pomóż mi zbudować moją wiarę. Jeden taki był uczciwy, do Jezusa przyszedł. I mówi, Panie, nie wierzę, pomóż mnie do wiary tłumemu. Przynajmniej uczciwy był. Rozumiesz? A chrześcijanie mówi, ja wierzę. Wierzę, a nie mam. Ja mówię, to Bóg jest kłamcą. Zostań muzułmaninem i coś wysać. Rozerwij się. Rozerwij się. Rozumiesz? Przestań opowiadać mi głupoty. Że ty wierzysz i nie masz. Bo dowodem na to, że się wierzy, tak? To jest to, że się ma. Wiara nigdy, tak? Nie szuka efektu. Wiara wie, że ma. Wiara wie, że ma. Musisz wierzyć, że jesteś oddzielony od diabła, świata, grzechu. Bez względu na to, co czujesz i co myślisz i co widzisz i co się dzieje w twoim życiu. Rozumiesz? Dałem ci świadectwo, w jaki sposób wyszedłem z pornografii.
To bardzo proste rzeczy. Jestem wolny od pornografii. Tak. Więc włączyłem film pornografii, zacząłem się modlić w innych językach. Nie wolno nam zapominać o fundamentalnej rzeczy. Chrystus Jezus jest naszą gwarancją, a krzyż, tak, to wstęp do zrozumienia zjawiska. Wstańmy, proszę. Oczy ja mogę znowu głęboko dotarło do ducha ludzi. Ja ustanawiam teraz w imieniu Jezusa, że to weszło do umysłu. Jest zabezpieczone krwią Jezusa. Diabeł tego nie może tchnąć. Nie zostanie to zniszczone, ani w żaden sposób wyrwane, bo nie uschnie i nie zostanie przyciemnione. Ojcze, w imieniu Jezusa my ustanawiamy teraz transfer do ducha. My ustanawiamy w imieniu Jezusa w tej chwili rozwój wiary w duchu. Ustanawiamy, że z ducha ludzi będą te rzeczy z powrotem wracały do umysłów jako zmiana myślenia, Ojcze. W imieniu Jezusa. Amen. Amen.